okazuje się, że mój ostatni żarcik wymaga szerszego wyjaśnienia. Śpieszę więc z pomocą. W dwudziestoleciu międzywojennym amerykańska kompania Coca-Cola rozszerzała się na cały świat. Ciemnobrązowy płyn dotarł do każdego zakątka globu i wszędzie robił zawrotną karierę. Także w Niemczech. Niemiecki oddział Coca-Coli produkował miliony butelek rocznie, a Niemcy kochali ten napój. Ale do czasu. W 1941 roku, kiedy Japończycy zbombardowali Pearl Harbor, a Hitler wypowiedział Stanom Zjednoczonym wojnę, Amerykanie stwierdzili, że choć ich oddział Coca-Coli jest w Niemczech, to nie będzie już nic produkował. Niemcy szybko znacjonalizowali ten oddział i stwierdzili, że musi dalej produkować jakiś napój, bo Niemcy bez Coca-Coli, bez napoju, który tak pokochali, nie wytrzymają. Kierownik oddziału dostał arcytrudne zadanie. Miał z resztek owoców, skórek, ścinek, z rzeczy, które normalnie idą na kompost, stworzyć napój, który będzie równie dobry jak Coca-Cola. Po wykorzystaniu niejadalnych i niepijalnych resztek owoców i dowaleniu w nich masy konserwantów, barwników i innych syfów, które powodowały, że w czasach wojny ten ersatz w ogóle był wypijalny, powstał napój, który miał smak, jak wówczas twierdzili Niemcy, lepszy od Coca-Coli. By mieć chwytliwą nazwę, nazwano go Fantasie. Fantazja, coś nęcącego, coś wspaniałego, ale to było za długie. Więc skrócili do Fanta. Adolf Hitler od razu pokochał nowy napój i razem z nim reszta Niemców. Była potrzebna bardzo duża produkcja, więc żeby koncern nadążył z produkcją, trzeba było wybudować kolejne filie obozów koncentracyjnych i przy taśmach zatrudniono robotników przymusowych z Rzeszy, Żydów, Polaków oraz innych ludzi, którzy po zakończeniu pracy mieli pojechać prosto do komór gazowych. Napój w tamtym czasie był świetny, ale przyszedł 45 rok. Niemcy przegrali wojnę, a amerykański koncern chciał swój oddział, fabryki i pracowników odzyskać. I w tym momencie stało się coś dziwnego. Amerykanie nie zrezygnowali z tego hitlerowskiego wynalazku. Zostawili go, dalej go produkowali i produkują go do dziś. Dlatego niedawno podczas imprezy z czołgami w Bełchatowie, jak załoga czołgu Panzer 38T wysłała mnie do sklepu po Coca-Colę, to stojąc przed półką zacząłem się zastanawiać, no gdzie tam Niemcom Coca-Colę, to nie pasuje. Kupię im Fantę, zobaczymy czy załapią żart. No i jak się okazało, idealnie załapali. Fanta, I'm best in the event. I tak oto w tym bardzo króciutkim filmiku wyjaśniłem wam, skąd wzięła się Fanta i jaki wkład w jej powstanie miała Coca-Cola. Cześć i czołem!